Nazywam się Żbik, a na imię mam kapitan. W naszej komendzie od tygodnia panuje niesłychane napięcie. Właśnie tydzień temu pułkownik Żelazny wyjechał na urlop do Suchej Beskidzkiej. Podobno tylko tam żona jego, Maryla, daje mu spokój. Sucha Beskidzka. Ładna nazwa. Także samo od tygodnia nasi funkcjonariusze skarżą się na dziwne hałasy nocne. Poszła już nawet fama, że w naszej komendzie straszy. Efektem tego było przybycie pierwszej wycieczki miłośników mocnych wrażeń i kilkugodzinna bitwa w celu wywalenia ich z komendy na zbity łeb. Jako najstarszy stopniem po pułkowniku Żelaznym postanowiłem zdementować te idiotyczne pogłoski. Na znak tego wziąłem nocny dyżur. Już kiedy zaczął zapadać zmrok, pozapalałem wszystkie światła na komendzie, a na biurku położyłem metalowy krzyżyk, butelkę wody święconej i 2 granaty zaczepne na wypadek, gdyby nieistniejący duch postanowił się jednak zmaterializować. Mój podwładny, kapral Klucha, doszedł już do takiego stanu, że nie porusza się po komendzie bez pampersa. Czego to nie można zrobić ze strachu. Mniej więcej o godzinie 22:04:35 usłyszałem podejrzany łomot i dźwięk skrobania metalem o metal. Doszedł też do mnie dźwięk tłuczonego szkła i tajemnicze szlochanie. Jak się później okazało, to te ostatnie dźwięki wydał kapral Klucha, który ogarnięty gwałtownym atakiem paniki napełnił pampersa i próbował wyskoczyć przez okno. Biedak niestety zapomniał o kracie tkwiącej w oknie. Od tamtego czasu w jednym z okien posiadamy kratę wygiętą na kształt naszego kaprala w pampersie. Nie przejmując się zbytnio moim potłuczonym podwładnym i zabrawszy moją broń służbową, udałem się na poszukiwania. Kilkakrotnie obszedłem cały posterunek. Kilka razy trafiłem do ubikacji, raz do pomieszczenia na szczotki, a raz do miejskiej kanalizacji. Po godzinie nieustannych poszukiwań dotarłem w końcu do miejsca, skąd dochodziło wycie i drapanie. Pomieszczeniem tym okazała się nasza szatnia, a miejscem, skąd wydobywało się wycie, była szafka pułkownika Żelaznego. Używając mojej broni służbowej, już za 5. strzałem udało mi się przestrzelić zamek szafki. Drzwi się uchyliły i ku memu zdumieniu z otwartej szafki wypadł nie duch, tylko wymizerowany pułkownik Żelazny wraz z 2 pogniecionymi walizkami i planem Suchej Beskidzkiej w kieszeni. Siedzę w moim pokoju służbowym i zastanawiam się, dlaczego pułkownik Żelazny pobił mnie drewnianym wieszakiem. To przecież nie moja wina, że kiedy zauważyłem otwartą szafkę, instynktownie, dbając o porządek i bezpieczeństwo, ją zamknąłem. Aby żadne obce służby wywiadowcze nie wyniuchały, co nasz kochany pułkownik trzyma w szafce. Oprócz munduru oczywiście. Faktem jest, że nie zauważyłem pochylonego pułkownika, który z głębi szafki sięgał akurat walizki podróżne. Ale nie moją winą jest, że drzwiczki po kopniaku zatrzasnęły się na amen, bo tak jakoś je odruchowo zamknąłem kopniakiem. Nazywam się Żbik, a na imię mam kapitan.